Kiedy się skończy ta mroźna zima? Czy czeka nas ocieplenie? Odpowiedzi na te pytania dowiemy się, oglądając najnowsze informacje pogodowe. Witam ponownie, zapraszam na prognozę pogody. Na świecie bardzo gorącym powietrzem mogą pochwalić się mieszkańcy Rio de Janeiro. Przez 3 kolejne dni temperatura będzie osiągać tam nawet 33 stopnie Celsjusza. Na Hawajach również bardzo gorąco, 28 stopni. Na naszym kontynencie troszkę chłodniej, bo w Lizbonie termometry sięgają 14 stopni, a w ciepłej Hiszpanii najwyższa temperatura ukaże się w Walencji, 18 stopni Celsjusza. A w naszym kraju zamiast ciepłego i gorącego słońca dużo śniegu. Termometry pokażą od minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się dość silny, południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60 km na godzinę, a w górach powodować może on zawieje śnieżne. W Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Mońkach temperatura maksymalna wyniesie minus 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna może wynosić minus 8 stopni. Popruszy słaby śnieg. Wilgotność powietrza to 87%, a biometr niestety niekorzystny. Proszę na siebie uważać, ponieważ drogi mogą być bardzo śliskie. Dziękuję za uwagę.